Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, dzisiaj odcinek reperacyjny pod tytułem Naprawa takiego Epiphone'a pięknego. Jest to sygnatura John Bonamassa. No, trafił do mnie z urwaną główką, niestety. Tak się mu, proszę Państwa, przytrafiło. No i tutaj trzeba to, proszę Państwa, ładnie jakoś skleić. Co się postaram zrobić później, jak już skleimy. Dzisiaj jest czwartek, ja jestem na urlopie. Wziąłem sobie taki jeden dzionek wiosenny i do soboty nam to wyschnie i w sobotę spróbuję już nafrezować te wzmocnienia i wkleić je. Także no, czy się uda? Myślę, że tak. Także przystępuję już do działania. Na początek odkręcę te klucze, czyli jak to się ładnie mówi, rozbroję tą główkę, żeby była po prostu lżejsza.
Szanowni widzowie, teraz jeden z najbardziej ekscytujących momentów. Wycieram olej, czyszczę podstrunnicę, po czym będę nakręcał struny. Nakręcał, zakładam, jak zwał, tak zwał. I okaże się, jak to jest wszystko, proszę Państwa, zrobione. Powiem tak, że jestem prawie pewny, że wytrzyma. Ale dopóki, wiecie, nie nakręci się strun. Proszę Państwa, tak to wyszło. Naprawdę powiem, że bardzo ładnie. Jest taki mały śladzik tutaj tej wstawce, bo oczywiście tamten lakier jeszcze pracuje i będzie pracował. I myślę, że to trzeba by było po prostu za pół roku to przeszlifować i jeszcze raz po prostu wypolerować, ale wiadomo, nie o to chodzi. No i tutaj jeszcze troszkę taki odkurz poszedł na ten napis. Także to może zdradzać, że tutaj ta główka była klejona i było to malowane. Ale tak poza tym instrument naprawdę bardzo ładny. Gra, ustawiony super. Także za chwileczkę mała próbka. Kanał czysty!
Proszę Państwa, naprawdę śliczny instrument, fajnie brzmiący. Nie jest to zabawka, jest to naprawdę pełnoprawny, super instrument. Także myślę, że warto było to naprawić i właściciel będzie zadowolony. A ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do następnego. Cześć, trzymajcie się.